Wielu z Państwa często widzi tabliczkę pozyskiwano z funduszy Unii Europejskiej. To właśnie Sejmik Województwa Podkarpackiego jest odpowiedzialny za przekazywanie tych środków samorządowcom z powiatu sanockiego. Chciałbym, żeby takich tabliczek w powiecie sanockim było jak najwięcej. Dlaczego? Bo świadczyłoby to o tym, że powiat sanocki się rozwija, idzie do przodu. Im więcej inwestycji w powiecie sanockim, tym lepiej dla Sanoka i jego mieszkańców. Miasto Sanok nie jest przygotowane do najbliższej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Zadłużenie miasta to ponad 50%. Żeby być beneficjentem środków, często trzeba zaciągać pożyczki, a to już nie ma z czego. Zobaczmy na gminę obok, Zagórz, gdzie to zadłużenie jest praktycznie zerowe. Ta gmina jest gotowa na pozyskiwanie nowych środków, a to właśnie Sejmik Województwa Podkarpackiego dedykuje środki zewnętrzne poszczególnym samorządowcom. Trzeba być do tego przygotowany. Szanowni Państwo, wielu z Was sobie nie zdaje sprawy, ale Sanok to miejsce, gdzie jadąc z Bieszczady, trzeba przez nie przejechać. To jest wielka, niewykorzystana szansa Sanoka. Chciałbym, żeby się to zmieniło, bo Sanok naprawdę może być wielką atrakcją dla ludzi przejeżdżających Bieszczady. Szanowni Państwo, startuję do Sejmiku Województwa Podkarpackiego z trzeciego miejsca z list Prawa i Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość może mieć twarz zadowoloną, ucieszoną, a nie tylko twarz emerytów, rencistów, ludzi smutnych. Ja nazywam się Mateusz Lechwar, chciałbym być reprezentantem ludzi młodych w Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Bardzo zależy mi na rozwoju ziemi sanockiej. Zapraszam do wyborów 7 kwietnia i za głosowanie numer 3 na liście Prawa i Sprawiedliwości.